So I invite all of you to come. Znajdujemy się teraz w centrum nauk o Ziemi, które jest w Wulkanowej Woli. Miejscu wykreowanym specjalnie na potrzeby realizacji najnowszej kampanii dla marki McDonald's przy współpracy z agencją DDB. W naszej podróży przez gatunki filmowe znaleźliśmy się w konwencji filmu katastroficznego w stylu lat 90. Zwykle są to filmy, w których możemy obserwować bardzo efektowną panikę. W naszym filmie początkiem akcji, zawiązaniem jest chrupnięcie nowego produktu McDonald's, który porusza sejsmografy stacji sejsmologicznej. Co tam? Poszukaliśmy dobrej bazy, czyli takiej przestrzeni, która gdzieś swoim tłem nawiązywała do tych lat. Sceny ewakuacji były kręcone na Śnieżce, gdzie graliśmy zewnętrzną część naszej stacji sejsmologicznej. A tutaj za mną na dole to zaadaptowane wnętrze hali wysokich napięć na terenie Politechniki Warszawskiej. I akcja! Kluczowe było, żeby odpowiednio dobrać kostiumy i przede wszystkim rekwizyty, które wypełniają nasze przestrzenie adaptowane na nasze potrzeby. Takim największym wyzwaniem było chyba wykonanie maszyn sejsmograficznych, wykonanie kilku takich elementów ścigających. I też chodziło o to, żeby jednak wyciągnąć z archiwów rekwizyty, których dawno nie były używane. Wielką komórkę ceglastą, nieporęczną, kostiumy przeciwogniowe zwane lava suits. Komputery z lat 90., nawet krzesła, stoły, tranzystory. Współpraca scenografa z rekwizytorem to są dwie nierozłączne osoby. Scenograf rozwija graficznie wizję reżysera, agencji, klienta, natomiast później w rękach rekwizytora jest to, żeby odnaleźć odpowiednie rekwizyty, które nie dość, że będą pasować do aranżacji, to jeszcze będą unikatowe i stylistycznie ciekawe. Jest bardzo ważne, aby ten przepływ informacji na linii produkcja, plan scenograficzny wraz z rekwizytorami działał perfekcyjnie. Żeby kończyć, dobrze, no to ja się tym zajmę, dzięki.